Kolejny ruch wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1176, pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor. Podobnie. Szanowni Państwo, to jest bardzo prawda dotyczy zwrotu bonifikatu udzielonej przez sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Minkowskiego 14 o powierzchni 55 metrów 15 tysięcy metrów. Ten lokal mieszkalny był nabyty w 2005 roku przez panią Władysławę Kiszak i następnie przekazany córce darowiznie w osobie bliskiej w październiku w listopadzie 2005 roku. Już wtedy pani Budzi podjęła decyzję z matką, że będą chciały zamienić ten lokal na domek, stary dom do remontu kupić, ponieważ jej rodzina się pod nim przyjęła, urodziła trzecie dziecko i w tym mieszkaniu robiło się troszeczkę ciasno. Chciała też te dzieci zapewnić im po prostu lepsze możliwości bytowe, w sensie przebywania na świeżym powietrzu. Pani Anna Rudzik sprzedała lokal, który uzyskała darowiznie dopiero w 2007 roku. Sprzedała ten lokal za kwotę 315, a kupiła ten kupiony był ten lokal od gminy za kwotę 12 392 zł. Udzielono 90% bonifikacji w wysokości 111 525 zł, a w 2007 uzyskano cenę 315. No 2007 rok to był akurat rok boomu i takiego na rynku nieruchomości. Ceny rzeczywiście wtedy były wygórowane i można było osiągnąć wysokie ceny. Żaden lokal mieszkalny pani Chudzik nabyła nieruchomość z kolei w miejscowości Lęcze w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Sytuacja tutaj u pani Chudzik jest o tyle ciekawa, że dosłownie ona w terminie 7 dni minęła się z przepisami. To znaczy sprzedała lokal 7 dni po wejściu w życie tej nowelizacji ustawy, która spowodowała, że jest zobligowana do zwrotu kwoty bonifikacji. W tej chwili 7 dni, dosłownie 7 dni, bo ustawa weszła w życie, nowelizacja 22 października 2007 roku, a ona dokonała zbycia 29 października. Zatem na tej nieruchomości był stary dom o powierzchni 80 metrów, który się nadawał do kapitalnego remontu. Jak się potem okazało, ten remont musiał polegać na całkowitym wyłożeniu i odtworzeniu tego budynku. Także pani Budzik w tej chwili znajduje się w takiej sytuacji, że na nieruchomości w tych wnętrzach jest wystawiony dom w stanie surowym, zamkniętym, z podłączonymi mediami. Natomiast ona sama z mężem, z dziećmi mieszka w takim wybudowanym przez siebie własnymi jakimiś siłami tej rodziny niewielkim pomieszczeniu takim o powierzchni 35 metrów. I czeka po prostu na wykończenie tego domu, który już w tej chwili, którego koszty wynoszą 360 tysięcy, jak podaje pani Budzik, i który w tej chwili jest wykańczany wyłącznie z pensji męża. Także dla niej również zwrot kwalifikacji byłby bardzo trudną rzeczą. Dobrze. Dziękuję serdecznie za informację. Ja myślę, że mogła pani dyrektor w skrócie, ze względu na to, że pełna informacja dostarczona została każdemu pani radnemu, pani i panu radnemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 21 marca 2013 roku godzina 15.